25 dla istniejących zabudowy mieszkaniowych oznaczenia terenów jako mieszkaniowych bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług teren osiedla Grzybowego. No to podobnie jak poprzednio. Pytania? Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz. Dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu. Kto się wstrzymał? Raz, dwóch, trzech. Zgadza się? Zgadza się. Tak, 14. 26. Dla istniejących zabudowy mieszkaniowych oznaczenia terenów jako mieszkaniowych bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług. Dotyczy to terenu między osiedlem Grzybowym a terenami usługowymi Wieloni. Między osiedlem Grzybowym a terenami usługowymi Wieloni. Nowe osiedle. Ale rozszerzone. To gdzie to jest? Mapa. Między osiedlem Grzybowym a terenami usługowimi Wieloni. Obornisko ma Sosnowa. Sosnowa ulica. Ulica Orzechowa. To jest ten. Nie ma. Nie ma. A tam częściowo jest Orzechowej. Nie. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Raz, dwóch. Kto jest przeciw? Raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu. Kto się wstrzymał? Raz, dwóch, trzech. Zgadza się. 27. Dla istniejących zabudowy mieszkaniowej oznaczenie terenów jako mieszkaniowych bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług. Teren swojego lasu ograniczony ulicami Szkółkarską, Szkolną, Borówkową. Szkółkarską, Szkolną, Szkolną i Borówkowa, czyli cały ten teren. Rozumieliśmy, że to jest cały ten teren. Szkółkarska, Szkolna, Borówkowa. No, dwa plany. To generalnie. Nie, jeden. Rejon ulicy Nektarowej, tak się nazywa ten plan. To jest jeszcze rejon Nierudowej Rolnej. Nie ma tej trzeciej granicy. 27. Tak, 27. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. I 28. Uwaga. Dla istniejących obiektów usługowych wprowadzenie terenów u... Dla istniejących obiektów usługowych wprowadzenie terenów u... One są w MU. Aha. Dla istniejących. Czyli znowu mówimy, to jest ta uwaga, gdzie jest wniosek o to, żeby istniejące funkcje wskazać w studium. Czyli znowu rozróżnianie tych funkcji, rozdzielanie ich. A my dziś w ramach przeznaczenia MU dopuszczamy możliwość realizacji obiektów usługowych. Jeszcze tylko przypomnę, że dotyczyło to swojego lasu pomiędzy ulicami Szkółkarską, Szkolną i Borówkową. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Luka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobrze liczę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dobrze. 29. Rozróżnienie terenów pod osiedle Platanowe od pozostałych terenów i dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej przyjęcia oznaczenia jako tereny mieszkaniowe bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i możliwości wprowadzenia usług. Teren, no to teren pomiędzy ulicami Stefańskiego Żukowa. Dobra. Pytania, bo to są jakieś... Pani Małgosia pokazuje?
Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Jeden. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięć, dziesięć, jedenaście. Kto się wstrzymał? Raz, dwóch, trzech. 30. Dla terenów osiedla platonowego wprowadzenie oznaczenia pod zabudowę wielorodzinną bez możliwości usług. Kropka. Teren swojego lasu pomiędzy ulicami Stefańskiego, Szkółkarską, Borówkową, Poziomkową. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Jeden. Kto jest przeciw? Raz, dwóch, trzech, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciu, jedenastu. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. 31. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej oznaczenie terenów jako mieszkaniowych bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług. To samo, tylko inny teren. Tu mam podpowiedź z lewej strony. Dotyczy swojego lasu pomiędzy ulicami Stefańskiego, Szkolną, Sucholeską i Poziomkową. Stefańskiego, Szkolną, Sucholeską, tak, Poziomkową, dobrze. Czyli bardzo dobrze, gdzie pani Małek zamieszkuje. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Jeden. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. 32. Dla istniejącej zabudowy usługowej pozostawienie oznaczenia U i PU jak w obecnym studium. Dobrze, jakiś komentarz? To znaczy chodzi też o wyodrębnienie tutaj terenu. Cały czas jest ten sam teren. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. 33. Dla terenów PU usunięcie możliwości budowy wielkowymiarowych obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Dotyczy Złotniki. Obszar między ulicami Kochanowskiego, torami PKP, Obornicką, a węzłem Złotkowo. Jest ten teren. To mamy takie zapisy? Tu jest taki plaster miody. Ten plaster miody to oznacza możliwość lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych. To jest ten, taki plan, tam mam. A tu jest już plan istniejący z 1999 roku, w którym już wtedy wskazywano możliwość budowy obiektów wielkopowierzchniowych. Pytanie? Oszą się wyniósł do Swadzimia. Nie do czego? Była taka. Oszą tam miał się wylokować. Uwaga. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Jeden, dwóch, trzech. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwóch, trzech. 34. Na terenach U usunięcie możliwości budowy wielkowymiarowych obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Dotyczy to terenów w rejonie ulic, w Surmlesie, w rejonie ulic Fortecznej, Obornickiej, Nektarowej, wschodnia strona K11. Tam teraz mamy plan opracowania, tak? Tutaj chciałbym zaznaczyć, że ta uwaga jest wskazana jako nieuwzględniona w części dotyczącej możliwości budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powyżej 2000, bo to jest ograniczenie. To jest taki obszar, gdzie można zrealizować obiekt handlowy o powierzchni powyżej 2000 m2, przy czym powierzchnia ta nie może przekroczyć 7500 m2, więc jest ograniczenie. Tak, jest ograniczenie tutaj. Także w tym zakresie nie jest to taki typowy obszar wachowy. I Castorama, czy tam M1, czy jeszcze Auchan, to tam nie ma 7,5 tysiąca. Bo hektar to jest 100 na 100, czyli 10 tysięcy.
Dobra. Ktoś chce zabrać głos? Nie, dobrze. Czytam. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? 1, 2, 3. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3. Dla terenów U. Usunięcie możliwości budowy wielkowymiarowych obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. Dotyczy obszaru między torami PKP, K11, węzłem Złotkowo i Goleuczewem. Plan jest uchwalony na poprzedniej sesji. To jest ten plan, tak? Co? Goleuczewo Wschód. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? 1. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. Teren MU dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przyjęcie oznaczenia MN bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzenia usług. Suchy las, obszar między ulicami Nowa Droga. Powinno być Stara Droga, Leśna, Sprzeczna. Stara Droga, Leśna, Sprzeczna. Bez możliwości budowy. Tak. Bez możliwości budowy. Nie, dla pewności powinno napisane być jeszcze Bogusławskie. Tutaj ten króciutki odcinek. Ale tak. Wiadomo, o co chodzi. Czekaj, niech pan wiecki. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Teren MU dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przyjęcie oznaczenia MN bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług. Suchy las, obszar między ulicami Sprzeczną, torami PKP i granicą gminy. Hajtek i okolica. Ale pan Hajtek się nie obrazi, że to nie. No, istotnie. Wszyscy wiedzą, co to jest. Pytania? Nie ma. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? 1. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? 1, 2. 38. Teren MU dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przyjęcie oznaczenia MN bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług. Suchy las, obszar między ulicami Bogusławskiego, Leśną i Sprzeczną. Bogusławskiego. Tak, tu jest Leśna, tam nie było Starej Drogi. Nie ma Starej Drogi. Kto jest za uwzględnieniem? Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. 39. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Jednego brakuje. Nie może być 15. 14 głosujących. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Wracamy do uwagi numer 38. Kto jest drugi? Teraz nie ma panu. 13. Wracamy do uwagi, no tak, teraz. Nie, o jedną osobę mniej. Wtedy o jedną osobę mniej, tak, bo tam było 15, czyli. Ale ja nie wiem, za czym on był, bo ja już nie pamiętam. Ja nie pamiętam każdego. Przeciwko, czyli wpisujemy 9. Przy uwadze numer 38. Kto jest za, był 1, kto jest przeciw, było 9, kto się wstrzymał, było 4. Tak, potwierdzamy? Dziękuję. Uwaga numer 39. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przyjęcie oznaczenia MN bez możliwości budowy budynków sześciomieszkaniowych i wprowadzania usług.
Suchy Las, obszar między ulicami Bogusławskiego, Leśną i Bogusławskiego, Leśną i Meteorytową. Idziemy w górę od Leśnej. Brakuje alejowej. Będzie dalej. Aha. Nie szło tego w jedną uwagę napisać. Mega dużą uwagę dotyczącą całego Wisłego Lasu, a tak to idziemy tam sobie raz, widzimy kawałki. To się chciało wykazać. Ilość. Dobra jest. No. Taka jest nasza rola tutaj. Być i głosować po prostu. Kropka. Można tysiąc uwag złożyć i głosować. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Uwaga numer 39. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeden wyszedł. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Tam było też 14. Kto wyszedł? 40. Pozostawienie zapisów z obowiązującego studium dla terenów nieobjętych nieobowiązującym studium. Wprowadzenie zapisu MN. Wszystkie zapisy były, wszystkie tereny były objęte zarówno starym studium, jak i nowym studium. Także tutaj no, troszeczkę ta uwaga jest taka trochę niezrozumiała. Rozumiemy, że chodzi o wprowadzenie cały czas na obszarze pomiędzy Bogusławskiego alejową meteorytową terenu stricte MN i oddzielenia go od Bogusławskiego alejową meteorytową. Tym bardziej, aha, i gmina. Idziemy na północ. Abyś należał do tamtego terenu. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto się wstrzymał? Raz. 14 osób jest za. Uwaga numer 41. Pozostawienie zapisów z obowiązującego studium dla terenów nieobjętych obowiązującym studium. Wprowadzenie zapisu MN. Obszar między ulicami Bogusławskiego, Rolną i Forteczną. Tak powiedziemy, jakbyśmy cyrklem postawili Suchy Las w koło. Tak, tytułem już takiego komentarza nie na temat. Tak, rozumiemy, że to chodzi o to. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Jeden. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto się wstrzymał? Jeden. Zgadza się. 42. Pozostawienie zapisów z obowiązującego studium dla terenów jako MN. Dla terenów jako MNU wprowadzić MU. Dotyczy Złotnik Osiedla. Dotyczy Złotnik Osiedla. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Czterdzieści trzy. Rozłączenie terenów opisanych jako MN, MU na MU i MN. Dotyczy Złotnik, teren między torami PKP, granicą gminy, ulicą Pawłowicką, a węzłem Złotkowym. Na tym terenie jest tylko obszar ulicy Kochanowskiego, także rozumieliśmy, że to jest obszar ulicy Kochanowskiego. 13. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? 1, 2. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto się wstrzymuje? 1. Zgadza się. 44.
oznaczenie jako lasy chroniące środowisko wokół miast nie zmieniać na PU. I dotyczy to Golęczewo, teren lasu przy K11, przylegającego do terenu usługowego U, w nawiasie bar Dziupla. Jakiś komentarz od Państwa, czy czytać? To samo, tak? To jest fragment przy lasów prywatnych, które zostały włączone w funkcję. One zostały włączone do funkcji, no tak jak wcześniej mówiłem, no nie możemy zrobić z nich lasów ochronnych, natomiast w tym przypadku, jeżeli się okaże, czy one mogą zostać, no mogą zostać jako teren biologicznie czynny, natomiast nie mogli się zaingerować w ten obszar. W starym studiu był to 60. On też był dysentarny. Jeszcze 15 uwag i ogłoszę przerwę. Kto jest za uwzględnienie tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Grzegorz? Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 45. Teren PU. Usunięcie możliwości budowy wielkowymiarowych obiektów handlowych o powierzchni 2000 m2. Dotyczy terenu przy K11 między węzłem Złotkowo, torami PKP i Golęczewem. Znaczy ta uwaga była inaczej sformułowana, ale dotyczy też tego terenu. A niestety to inaczej, to była inna uwaga, inaczej sformułowana. Musieliśmy ją wpisać w tabelkę. Ale dotyczy tego terenu. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Jeden. Kto jest przeciw? Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? Raz, dwóch. 46. Pozostawienie MN dla terenów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy terenu Zielonkowa, teren ograniczony ulicami Zieloną, drogą 2061P i 2427P. Jest? Przeciwko sklepu. Mhm. Chodzi o ten teren. Przejść kolejnie. Pytania? Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 47. Przeznaczenie terenu U na UO Zielonkowo. Teren ograniczony ulicami Zieloną, drogą 2061P, 2427P. Mówimy o pokrętnej działce pod oświatem. I tutaj mogłoby takie oznaczenie zaistnieć, bo tu się nic nie zmieni. U na UO. Tam jest plan, tak? Tak, tam jest plan, to od UO. I tam jest UO w planu, tak? Tak. Czyli tam mamy plan. I UO. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Kto się wstrzymał? 48. Wprowadzenie przeznaczenia fragmentu terenu pod U, w nawiasie w tym pod obiekty handlowe do 400 m2. I to też dotyczy Zielonkowa, rejon skrzyżowania dróg 2061P, 2427P. Składający uwagę uzasadniał to tym, że tutaj w rejonie skrzyżowania wymagany by był teren pod obiekt handlowy do 400 m2. Ten teren jest w dużej części zabudowany, także też ingerowalibyśmy w czyjąś własność. Natomiast w ramach terenu U1 możemy również wyznaczyć taki teren. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto się wstrzymał? Jeden. 49. Pozostawienie terenu oznaczonego w obowiązującym studium lub miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN bez zmian nie zmieniać na MU. Dotyczy Zielonkowa. Cały plan. To generalnie, to jest to generalna uwaga. Cały plan. Tak, tak. Wszystkie tereny Zielonkowa. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 50. Zmiana terenów na MN i zmniejszenie głębokości zabudowy od drogi 24-27P dotyczy Zielątkowa, tereny wzdłuż drogi 24-27P z Zielątkowa do Chludowa. Na terenie Zielątkowa mamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który definiuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w odległości około 200 metrów od istniejącej ulicy Dworcowej, na południe i na północ. Konsekwentnie pociągnęliśmy to studium na terenie Chludowa, na terenie, którego nie ma jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego. Nie uznaliśmy za zasadne zmniejszenia tej głębokości terenu. Po prostu musi być, ani zwiększenia, musi być jeden ciągły teren. Chludowy to sięga do państwa poza. To są nie dalej. Bo tam dalej mamy wnioski o decyzję. Dobrze. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Kto się wstrzymał? 51. Pozostawienie dla terenu oznaczonego jako MN dotychczasowego przeznaczenia w nawiasie brak całkowitej infrastruktury. Dotyczy Zielątkowa, teren obok drogi 2061P. Która to droga? To jest ten teren? Ta pani pokazuje? A tam jest plan. Częściowo, na części tego terenu. A w starym studium było identyczne zasięg terenu określony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Stare studium, to jest identyczny zasięg. No i to się różni od tego? Nie, nic nie. To jest na obszarze chronionym, tak? Na obszarze tak, bo czerwona kreska to jest obszar Natura 2000, natomiast nasz obszar chroniony kończy się na ulicy Leśnej. Czyli to jest fioletowa granica. Na zachód od tego jest. Natomiast znajduje się całkowicie w obszarze Natura 2000 Dolina Sanicy Kielce. Ten plan? Tak, ten teren. Ten teren. Natomiast w obszarach chronionych również można budować wszelkie obiekty. Obszary chronione, w tym Natura 2000, nie ograniczają zabudowy, tylko trzeba przestrzegać zasad nie szkodzenia temu obszarowi Natura 2000. Czyli na przykład nie odprowadzać ścieków w grunt, nie zanieczyszczać powietrza, nie zanieczyszczać terenu. To są takie generalne zasady lokalizowania zabudowy, że nie może negatywnie ta zabudowa wpływać na obszar chroniony, czyli w tym wypadku na obszar Natura 2000. Przy czym funkcja mieszkaniowa nie jest w kolizji. Ale na żadnym terenie chyba już nie można ścieków w grunt odprowadzać. Pani mówi, że... Nie, w grunt nie można, tam chodzi o rozwiązania jakieś tam przejściowe. Rady Tyrka, pytanie wszystko, tak? Nie, wszystko, dziękuję. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto się wstrzymał? 52. Zmiana terenów oznaczonych jako MU na MN z zachowaniem praw nabytych i obowiązujących w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Tak. Bo dotyczy całego Goleńczewa, czyli planach. MU na MN z zachowaniem praw nabytych i obowiązujących miejscowych. No to są zachowane przez plany. To znaczy przeznaczenie tego terenu nie jest sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania, z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Goleńczewie. Ani Goleńczewo Północ, ani Goleńczewo rejon ulicy Lipowej. Nie jest to sprzeczne. Ani Goleńczewo Południe 1, ani Goleńczewo Południe 2. Także te zapisy są zgodne z planami. W związku z tym uwaga została odwrócona. Kto jest za uwzględnieniem uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto się wstrzymał? Jeden. Proszę o wykluczenie. Teraz robię wykrzyknik. Uwaga numer 53. Wprowadzenie przeznaczenia MN tak, by wieś Goleńczewo rozwijała się równomiernie. Dotyczy to Goleńczewa,
teren na północny zachód od skrzyżowania dróg 2428P i 2061P. To jest to skrzyżowanie dróg na północny zachód, to jest tą stroną tutaj. Czyli tutaj jest wniosek, żeby na tych terenach wprowadzić tereny przeznaczone pod rozwój. Pytania? Pan Zygmunt Czybiński, proszę. No, przewodniczący może udzielić. Ja naprawdę miałem zająć głos w następnej uwadze, ale to jest dotyczy też tego, może powiedzieć, że najbliżej i wyjaśnił sprawę, że mieszkańcy mnie zobowiązali do przedstawienia swoich racji. Od samego początku przystąpienia do nowelizacji studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Las mieszkańcy wsi Gołęczewa, tak na zebraniach wiejskich, jak i poprzez swych przedstawicieli, wyrażali swoje niezadowolenie wobec objętych studium przeznaczenia terenów leżących po zachodniej stronie ulicy Lipowej pod zabudowę aż do granicy z gminą sąsiednią. Tak, aż tutaj. Na swoje uzasadnienie wymieniamy względy ekonomiczne, duże koszty infrastruktury, budowy. Tutaj jak wiemy jest to taka górka i potem jest gwałtowny spadek w tereny rowu tutaj melioracyjnego. Dlatego zdaniem mieszkańców istniały duże koszty budowy tej infrastruktury. Rozciągnięcie zabudowy, co powoduje tworzenie się chaosu budowlanego z zachowaniem zasad ładu przestrzennego, likwidacją korytarzy ekologicznych. Część opisowa studium zaznacza, jak istotne są to sprawy, które należy uwzględniać przy opracowywaniu studium. I tak cytuję. Zaleca się utrzymanie korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Rozwój jednostek winien być porządkowaniem istniejącego zagospodarowania i łagodzeniem występujących konfliktów. Należy przekształcić układ rozczłonkowany w układ osiedleńczo zwarty. Dlatego wtedy mieszkańcy jak gdyby występowali o to, żeby tutaj zabudować tą część Gołęczewa, a nie rozciągać jak gdyby tego nieskończoność. Taki właśnie ten układ rozczłonkowania. Czyli nie rozciągać terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, a uzupełniać i wypełniać tymi terenami obszary wewnątrz miejscowości, co sugerowaliśmy, uzupełniając tereny przeznaczone pod zainwestowanie leżące po zachodniej stronie ulicy Tysiąclecia do ulicy Komunistycznej. Jeszcze takie, czytając opis i uzasadnienia do poszczególnych uwag, są niektóre takie zapisy, że nie można rozciągać czy tam terenu przeznaczyć pod zainwestowanie, dlatego że należy utrzymać korytarze ekologiczne. Jest to przykładowo tutaj przy ulicy Polnej. Ulica Polna. Tutaj pokazuję. Łapka. Pionowa. Tutaj, potem w następnych uwagach jest napisane konkretnie gospodarz Loba ma wyjaśnione, że nie należy tutaj tego inwestować ze względu na konieczność utrzymania korytarzy ekologicznych celem przemieszczania się zwierzyny. A to jest ten sam korytarz ekologiczny, o tutaj mamy zaznaczony ten korytarz ekologiczny utrzymany, a tutaj jest całkowicie do tego rowu melioracyjnego. Dlatego taka uwaga była zawsze mieszkańców, żeby jak gdyby nie rozciągnąć, żeby tutaj pozostawić jakiś część do jako korytarz ekologiczny. To będzie potem jakby w następnych uwagach, dlatego już teraz musiałem to powiedzieć, żeby głosując na tą uwagę, żeby to uwzględniać w głosowaniu.
tak? Dlatego mówię, tutaj troszeczkę opis nie współgra z mapą. Co innego jakby mapa, co innego rysunek, a co innego opis. Teraz pani radna Wilk chce zabrać. Ja się chciałam tak po polsku wytłumaczyć, na taki prosty, zrozumiały język. Korytarze, nie korytarze, czy to nie chodzi po prostu o odrolnienie ziemi, że ktoś nie chce się tam budować, a tutaj? Bo się mówi mieszkańcy. Ci wybudowani, czy ci, którzy chcą się budować, czy ci, którzy chcą działki sprzedać pod zabudowę? No właśnie, no dla mnie jest to niezrozumiałe, chciałam, żeby ktoś wytłumaczył. Tutaj oto występowali, oto zabudowę występują mieszkańcy, a oto zabudowę występują ci, co zdobyli tą ziemię. Kiedyś tam odrobili. A pan przewodniczący komisji? Od byłych mieszkańców. Ja? Komisji? Pan przewodniczący komisji? Proszę. No, a ty co na to? On tam ziemi... Temat był... to było omawiane na komisji, to trudno powiedzieć. Ja tak znam mieszkańców Dolęczewa, jak i mieszkańców Złotkowa. Tylko mogę powiedzieć, że i tu są ludzie, którzy posiadają grunty, którzy kupili od rolników, którzy po prostu no, zrezygnowali z dalszej funkcji rolnika. No i pewnie też chcieliby zbyć te grunty. I tam też, gdzie ta druga część woła nie o pomstę, tylko woła o siebie, że tak powiem, to też pewnie w tym kierunku chce iść, no bo to tu działki i pewnie tu działki, no tak tyle co ja mogę powiedzieć. Ja może tu o to tu chodzi. Że przy ulicy Lipowej nie tylko są ziemie, które są nabywane, ale są też i mieszkańców Kolędrzewa i też rdzennych. Mieszkańcy Kolędrzewa. Pokażę wam pierwszą. Gdzie to są te pierwsze małże. Nie. Lipowo. Ja mówię o Lipowej. O Lipowej. To są te. Tak, tutaj. Dalej idziemy do ziemi. Dobrze. Są. To teraz Ulka musi odejść. To są tutaj, mają rdzenni mieszkańcy. To są na wyższym. I dlatego tutaj chodziło mieszkańcy, żeby jak gdyby do tej górki, a nie żeby tutaj pozostawić jak gdyby pas. Przy tym rowie melioracyjnym jakiś tam, żeby tutaj właśnie zachować tym korytarz, to co jest wskazane w opisie. I to co jest przykładowo w pozycji 7, w drugim wyłożeniu, w pozycji 7, jak powiedzmy, w drugim wyłożeniu, w wyjaśnieniach się pisze, że nie można przeznaczyć tych terenów pod zabudowę, gdyż należy potencjalnie uwzględnić potencjalną migrację zwierząt, pozostawić jako lokalny korytarz ekologiczny. A to jest ten sam ciek, jak gdyby tutaj tego. Ciek jest, natomiast on też, proszę powiedzieć, że on biegnie po granicy gminy, także a z drugiej strony nie ma tego zainwestowania, także w tym sensie nie ma takiej antropopresji, jak w tamtym przypadku, gdzie jakby tę sytuację musimy rozstrzygnąć tu i teraz. Natomiast jeśli chodzi o rowy, to i tak o tych rowach, pomimo że to jest teren MU wskazany jako brązowy dla granicy gminy, to i tak będzie potrzeba osunięcia się. Także czy to będą... Od razu nie można było jakby ukryć. Tak, tutaj jest ukryto. Tak, tylko że tak jak pan widzi, ten korytarz akurat się chyba wchodzi na gminę sąsiednią w tym momencie, jakby w tym przebiegu. To znaczy, może ja powiem, jeżeli chodzi o tą strefę ochronną oznaczoną ciągłą czarną kreską, to jest to strefa ochronna od rogu związana z terenami podmokłymi, które w ewidencji są terenami podmokłymi bagnistymi. Natomiast takich terenów, czyli to są te tereny. Natomiast po tej stronie nie obserwuje się takich terenów, a zawsze zgodnie z przepisami melioracyjnymi trzeba zostawić strefę ochronną od górnej skarpy rowu, czyli te 5 metrów meliorację sobie życzą, żeby zostawić strefę wolną od zabudowy. To jest z reguły jakiś ciąg pieszy, jakaś strefa publiczna. Natomiast tutaj są wskazane w ewidencji gruntów tereny podmokłe. Jeżeli chodzi natomiast o te tereny tutaj, to nie są korytarze ekologiczne,
tylko to są tereny rolne, które decyzją organu wykonawczego mają pozostać terenami rolnymi. Takie jest ustalenie. W stosunku do starego studium myśmy tylko tutaj, jeżeli chodzi o te tereny, wyrównali ten teren. Jeszcze tylko przepraszam, pokażę stare studium. No właśnie, stare studium. Jakby zmniejszenie też. Także tutaj nie było nic, tutaj tu nie zmienialiśmy też niczego. Natomiast po tej stronie był teren taki jakby urwany i były wnioski, żeby to wyrównać do ulicy Czereśniowej. No i ten teren został po prostu wyrównany do ulicy Czereśniowej. Teraz pokażę nowe studium. O, to jest to wyrównanie. Natomiast te tereny zostały wyrównane do ulicy Promienistej zgodnie z planem obowiązującym i ze starym studium. Który i plan przewiduje też granica planu, rejon ulicy Lipowej, to jest plan rejon ulicy Lipowej, jest ulica Promieniska. I w starym studium ten teren również przylega do ulicy, nastąpiło wyrównanie tutaj. Radny Mikołajczyk. To proszę mi pokazać, bo tak było patologicznie, gdzie idzie ten tutaj ten korytarz, że tak powiem? No nie ma. On jest w ogóle, czy go nie ma? Formalnie takiego korytarza nie ma, tylko przyjmuje się, że wzdłuż cieków są korytarze przemieszczania się zwierzyny. Dlatego, a dodatkowo tutaj została określona strefa terenów podmokłych, zgodnie z ewidencją gruntu. To jest ta czarna ciągła kreska. Natomiast te strzałki to są te, może pan bardziej fachowo. Te strzałki, które są zaznaczone, to są potencjalne kierunki migracji, gdyż no to jest po prostu zbadane, że one się przemieszczają wzdłuż tych ciągów ekologicznych. Natomiast takie w ramach terenów rolnych, które są takie wydzielenia, to są te tereny podmokłe. I ten teren podmokły akurat w przypadku, jak dochodzi do ulicy 20, do drogi 24-28T, on się urywa po prostu, on jest na gminie sąsiedniej. Teoretycznie dlatego, bo tutaj nie widać, to tutaj się urywa, on przechodzi na drugą stronę. I też nie pokazywaliśmy już tego korytarza. Natomiast obowiązuje strefa ochronna, niezależnie od tego, co zrobimy, to i tak będzie obowiązywała z mocy przepisów odrębnych. Przechodzimy do... Jeszcze pan? Ale krótko, bo... Ja jestem Teres, jestem współwłaścicielem działek, które tam na górze nie zostały uwzględnione jako zmiana tego przeznaczenia. W uzasadnieniu napisano, że obszar charakteryzuje się koniecznością zapewnienia dróg oraz innej infrastruktury technicznej oraz są duże spadki terenu. W danym przypadku wynoszą one średnio 1,5%, miejscami do 2-3%. A dla porównania właśnie ten teren przy ulicy Lipowej, które przeznacza się pod zabudowę, mają pochyłość średnio 3%, a miejscami powyżej 7%. I czy na tych terenach nie będzie konieczności zapewnienia dróg oraz innej infrastruktury technicznej? Na tych terenach. Dziękuję. Nie zrozumiałam ostatniego terenu. Tak, był zapewnienie. Czy na tych terenach inwestycyjnych przy ulicy Lipowej nie będzie konieczności zapewnienia dróg i innej infrastruktury technicznej w takim razie? No bo tu dostał odmowę na tej zasadzie, a tam dostał. To znaczy na pewno ten teren nie ma takiego spadku jak teren, tutaj ta dolina rogu Kludowskiego. Jest to teren bardziej płaski, natomiast każdy teren ma wymóg uzbrojenia we wszelką infrastrukturę oraz drogi. Natomiast nie powiedziane, że drogi można prowadzić tylko po płaskim terenie. Drogi mają warunka techniczny. Projektowania dróg w warunkach technicznych do ustawy o drogach publicznych mają określone maksymalne spadki. I takie spadki tutaj oczywiście można zachować. Także nie ma przeciwwskazania, jeżeli jest jakiś spadek do 8% dla projektowania dróg. Bo drogi, powtarzam, nie są projektowane tylko na terenie płaskim, ale są dopuszczalne minimalne i maksymalne spadki pasów drogowych. Ja dostałem odmowę, a moja ziemia jest praktycznie płaska. Odwrotna sytuacja. Jest odwrotna sytuacja co do tego terenu. Szanowni Państwo, ja tutaj, nie wiem, tak ogólnikowo powiem, do jednej i do drugiej poprawki, czyli do poprawki numer 53 i 54. Zaczynaliśmy rozstrzyganie od zielonkowa, gdzie taka piękna regułka była wpisana. Obszar charakteryzuje się koniecznością zapewnienia dróg oraz innej infrastruktury technicznej. W perspektywie sporządzanego studium gmina nie widzi możliwości wskazania przedmiotowego obszaru pod zainwestowanie.
i żeśmy pierwszymi trzema poprawkami, żeśmy tereny rolnicze, żeśmy usunęli po prostu ze studium, a tutaj mamy dwie poprawki, nad którymi procedujemy. Może trzeba po prostu na zasadzie takiej, jak żeśmy to zrobili na początku procedowania poprawek, czyli w Zielonkowie, tak samo trzeba tutaj potraktować, czyli i jedno i drugie. Jedno i drugie wyrzuci ze studium, nie? Teren. Dziękuję. Przyjęcie uwagi. Żeby, proszę? Żeby nie uwzględniać, tak? Tak, żeby nie uwzględniać studium. Ty chłopak? No to jest zmiana. Nie, to za chwilę się rozstrzygnie głosowanie. No, pan apeluje o to, żeby... Nie, bo w Zielonkowie nam to bardzo łatwo poszło. Ja też byłem przeciwko rozszerzaniu w Zielonkowie, chociaż mieszkańcy mogą mieć mi to przeciwko. Natomiast tutaj procedujemy teraz nad dwoma już od 10 czy 15 minut, gdzie wtedy bardzo szybko nam poszło, a teraz tutaj tępimy kopię. Dobra, to co, przechodzimy do głosowania? Dlaczego? Uwaga numer 53. Kto jest za przyjęciem tej uwagi? Raz, dwa. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, dobrze, 14. Blanka nie została uwzględniona. Nie została. Bo sześciu było przeciwko. 14, tak, pan Korytowski się wyłączył. Nie zostało uwzględniona. Nie. To więcej było za było mniej niż przeciw. Uwaga 54, już omówiona, tak? Pozostawienie terenu jako rolnego. Golęczewo teren wzdłuż drogi 24-28B do Soboty w nawiasie do granicy gminy. Jakieś wątpliwości? Nie, dziękuję. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Raz, dwa. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Powtarzam głosowanie od początku. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Raz, albo dół. Przed chwilą. No. Proszę nie mieszać, proszę Państwa. Było dwóch, niech będzie dwóch. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, za mało. Nie za mało. Pan Korytowski nie bierze udziału w głosowaniu. Uwaga, nieuwzględniona. 55. Biedrusko. Wprowadzenie odrębnego przeznaczenia terenów zabudowanych garażami, jak w poprzednim studium, ukropek G. Dotyczy Biedruska. Odrębnego przeznaczenia terenów zabudowanych garażami. Który to jest teren? Tak. To są te. Garaże Szymańskiego? W ramach MW jest zabezpieczona możliwość realizacji miejsc postojowych w formie właśnie garaży czy też nadziemnych. Tak, także to jest jakby uwzględnione. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 56. W części B. Kierunki na stronie 25. W części B. Kierunki. Na stronie 25 usunąć z zapisu o terenach US dla Biedruska możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz niemieszania funkcji podstawowych i dopuszczalnych. Dotyczy obszaru gminy Suchy Las, Biedrusko. Cały gminy. No to co? To jest to samo cały czas, tak? Mówimy o tym doodrębnianiu precyzyjnej funkcji, co w tej studii nie zachodzi. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw?
raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto się wstrzymał? Raz, dwóch, zgadza się. 57, części B. Kierunki na stronie... Aha, przepraszam, za szybko czytam. Części B, myśli kierunki. Na stronie 29, usunąć z zapisu o terenach ZP usługi sakralne, wprowadzić odrębne przeznaczenie części terenu ZP przy ulicy Topazowej w Biedrusku pod usługi sakralne. Obszar gminy Suchyla z Biedrusku przy ulicy Topazowej. Wiadomo, o co chodzi? Ulica Topazowa. To pani Małgosia pokaże. Tak, ja pokazuję. Ulica Topazowa. Tak. W którym jako przeznaczenie dopuszczalne są usługi sakralne. Tam są dopuszczalne usługi sakralne i to jest teren agencji mieszkaniowej. Tak. Jeszcze? Dobrze, bo mogli dać to. Czyli teraz jest pod usługi sakralne i tak w ogóle? Znaczy tam jest plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ten teren jest przeznaczony pod zieleń. I? Parkową. Natomiast ze względu na niegdysiejsze rozmowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z Ordynariatem Polowym, które myśmy otrzymali do wiadomości tutaj, to, że Ordynariat Polowy stara się o przeznaczenie części tej działki pod kościół, której części, nieokreślone jest, której części, w związku z tym nie mogliśmy wykluczyć tutaj jako przeznaczenia dopuszczalnego usług sakralnych. Tak zostało to zapisane. Na pozostałej części po prostu będzie do zieleń parkowy. Jednym słowem, tam jest możliwe, tak? Doprowadzenie dopuszczone. Ale nie nakazane. Doprowadzenie usługi sakralne. Uwaga, mogę uzupełnić. Tam było właśnie, myśmy mieli zebranie na ten temat i wielu mieszkańców po prostu zbojkotowało ten teren, że nie chcą tam być. Ale jest możliwość. Fajnie, żeby była, bo pod kościół gmina nie może dać zapewnić terenu. Pod cmentarz tak, pod kościół nie, a tu agencja dałaby po prostu, a resztę miała... Kościół miał być wybudowany na główce, między drzewami, a reszta miała być przekazana gminie bezpłatnie, tak, nieodpłatnie. I gmina miała tam urządzić, powiedzmy, to jest blisko Górka Saneczkowa, przy działkach to jest, ławeczki, alejki, coś w tym stylu. Nawet pytałam księdza, czemu nie będzie przeszkadzać, jak tam będzie coś takiego. Absolutnie, może więcej przyjdzie do kościoła. Także... No dobrze, żeby to zostało, bo jest przynajmniej jakaś możliwość zostaje. Ale Wojskowa Agencja może dać, ale gmina nie. To już tam jest poziom ordynariatu i dyrekcji. Niech sobie już załatwiają między sobą. Natomiast nie jest to jedyne miejsce pod usługi sakralne. Drugie miejsce pojawiło się na terenie MU. W zapisie tekstu studium jest pomiędzy rowem, przyległe do ulicy Błękitnej. W tej części działki dopuszczalne są usługi sakralne. To jak się idzie na cmentarz, od krzyżówki, po prawej stronie ten narożnik, no to jest wspaniałe miejsce, tylko... Także jest to drugi wariant lokalizacji kościoła. To jest teren prywatny, ten drugi to jest... Jak chętnie by nawet zamienił się terenami, rozmawiałam z nim na ten temat, nie wiem, zobaczyłam. Okay. Uwaga numer 57, czytam. Kto jest za przyjęciem uwagi numer 57? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście.